Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.12.2 Texture Pack, który będzie X-rayem, czyli będziemy mogli zobaczyć, co też pod ziemią jest, gdzie znaleźć diamenty i takie tam różne inne rzeczy. Jako, że jest to Texture Pack, to od razu powiem tak. Nie trzeba instalować Optifine'a, który jak widzicie jest tutaj. Nie trzeba instalować Forge'a. W zasadzie nie trzeba nic robić, oprócz tego, że trzeba uruchomić sobie wersję Minecrafta na wersji 1.12.2. Ale jako, że jak wiecie, ja pokazuję Wam tutaj instalację różnych modów, zatem w mojej paczuszce takiej startowej są już mody, czyli jest też Forge. Dlatego ja Wam pokażę to razem z Forge'em, razem z Optifine'em. Optifine jest potrzebny, jest zalecany tutaj przez twórcę tego texture packa po to, żeby widzieć w ciemnościach. Jeżeli ktoś sobie zainstaluje tylko i wyłącznie texture pack i bez Optifine'a, bez tam różnych innych modów, to zalecenie jest takie, żeby sobie zrobić potionkę na widzialność w nocy, żeby widzieć te właśnie rudy, które chcemy znaleźć. A z kolei, jeżeli będziemy mieć Optifine'a zainstalowanego, no to już to się będzie samo działo. Także takie są wstępne założenia, że nie trzeba niczego mieć, ale ja jednakowoż Wam pokażę to i z Forge'em, i z Optifine'em. Także bierzmy się do roboty. Trzeba oczywiście pobrać pliki z internetu. Dla tych z Was, którzy nie byli, nie widzieli zapisów z sobotnich live'ów, krótkie przypomnienie, są nagrody za najlepszą pracę w Teamwork, no i poszczegóły zapraszam do opisu pod filmikiem. No a teraz sobie pobierzemy i właśnie X-Ray Ultimate Texture Pack pobiera się z takiej strony, oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, jesteśmy na stronie opisowej, oczywiście nas interesuje zakładka Files, żeby sobie pobrać plik, zatem klikamy tutaj i jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.12. Jak widać, pasuje to również do różnych innych wersji, w tym 1.12.2, chociaż nie jest tutaj wymieniona, ale oczywiście pasuje, sprawdzałam. No i tutaj po prostu poprzez kliknięcie na tę strzałeczkę w dół pobieramy sobie ten plik. Po czym przechodzimy na stronę z Optifine'em i tutaj szukamy wersji Minecraft 1.12.2. Znajdujemy bardzo szybko, jak widać. No i tutaj pobieramy najświeższego Optifine'a sobie stąd, właśnie poprzez kliknięcie na ten link download. No okej, okay. No i teraz jak mamy pobrane, to możemy to już sobie zainstalować. No i jak to zainstalować? Otóż wchodzimy do folderu %appdata% przez roaming. Znajdujemy folder .minecraft, w którym mamy zainstalowanego Forge'a i inne rzeczy, lub też nie mamy zainstalowanego niczego, to już od Was wszystko zależy. No i ten folder .minecraft, ale musimy mieć oczywiście tutaj uruchomiony świat, znaczy uruchomiony Minecraft na wersji Minecraft 1.12.2. To jest istotne tutaj, żeby był świat. Ja, tak jak mówiłam, mam Forge'a zainstalowanego z końcówką 2555, zatem tutaj mam to. No i ten folder .minecraft sobie kopiujemy gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby coś nam się nie udało. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu resource pack i wrzucamy tutaj do resource pack ten właśnie pobrany przez nas X-Ray Ultimate. Cały bez otwierania, bez rozpakowywania, bez niczego, po prostu wrzucamy pobrany plik do resource pack. No i tak jak już wspomniałam, jest dosyć istotne, żeby mieć Optifine'a, zatem jeżeli, tak jak ja, macie już mody różne, pewnie macie zainstalowanego Optifine'a. Jeżeli nie macie, to jeżeli korzystacie z Forge'a, bo macie jakieś inne mody, no to oczywiście wrzucacie do folderu mods Optifine'a. A jeżeli z kolei nie korzystacie z żadnych modów i tak dalej, to po prostu Optifine'a dwa razy klikacie na to zwykłym lewym przyciskiem myszy i postępujecie według tego, co jest napisane, czyli klikacie OK, OK i już jest zainstalowane. Także najistotniejsze było to, żeby
żeby wrzucić właśnie ten plik pobrany z X-Rayem do folderu Resource Pack. OK. No i teraz sobie uruchomimy launcher. Ja jako, że mam, tak jak wspomniałam, Forge'a, zatem muszę mieć wybrany profil z Forge'em. Gdyby się okazało, że tutaj nie jest wybrany profil z Forge'em, to klikam na strzałkę. Przepraszam bardzo. I tutaj stąd wybieram profil z Forge'em. Klikam play i czekam, aż się uruchomi strona startowa gry. Zanim nam się uruchomi strona startowa, zapraszam Was do mojego sklepu na www.napis.kapsel.pl po koszulki i inne gadżety. OK, mamy stronę startową gry. Jako, że jest to resource pack, to nic nam nie dodaje. Nie był wrzucony do folderu moc, więc tutaj nie będzie widać. Zatem klikamy single player i gramy w naszym wybranym świecie. No i cóż nam się pojawi? Pojawia nam się nasz światek, no i teraz chcielibyśmy sobie zobaczyć, gdzie też są diamenty. No to w takim razie klikamy Escape, klikamy Options, klikamy Resource Pack i tutaj mamy dostępny Resource Pack X-Ray Ultimate. Zatem klikamy na tę strzałkę, pojawia nam się tutaj, klikamy Done. Chwilę czekamy, aż nam się zdanuje. No i już mamy. Klikamy znowu Done i Back to Game. I jak widać, już mamy tutaj różne rzeczy pod nami. Widać, gdzie są rudy wszelkiego rodzaju, a gdzie jest pusta przestrzeń, czy zwana dalej kamieniami, czy też koblami. Także możemy sobie tutaj teraz pokopać w dół. Zatem zrobimy sobie gamę mode 1. OK. No i tutaj jak sobie zaczniemy kopać, to wykopujemy, tutaj widać ładnie, że wykopujemy dirta. Teraz stona, tak też widać, takie szare jest. No i tak sobie jedziemy do kolejnych pokładów podziemnych. No i jak widać, jest dosyć ciemno, nie widzimy, gdzie są diamenty i tak dalej. Zatem klikamy znowu Escape, klikamy Options i tak jak mówiłam, wchodzimy w Video Settings, gdzie mamy Optifine i tutaj przede wszystkim musimy zrobić Smooth Lighting na Off. I gdy zrobimy Smooth Lighting na Off, tu jeszcze możemy wejść do Quality i sprawdzić, czy mamy Custom Colors na On. Tu musi być Custom Color na On, a tutaj właśnie Smooth Lighting na Off. I wtedy, jak widać, widzimy bardzo ładnie wszystko, co jest dookoła nas. Tutaj akurat pod nami nie ma diamentów, ale jak zejdziemy niżej troszeczkę, no to już widać na przykład złoto. Jak zejdziemy jeszcze troszkę niżej, to może coś nam się pojawi więcej. Akurat tu w okolicy nie widać. O, już widzimy diamenty. Widzimy diamenty, widzimy lapis, widzimy złoto, widzimy redstone, także widzimy mnóstwo różnych rzeczy. No i to w zasadzie jest wszystko, jeżeli o to chodzi. Gdybyśmy mieli na przykład, jak on się nazywa, zaraz wam powiem. O, widać też lawę. Tutaj, także możemy sobie tutaj chodzić, widać, że chodzimy po trawie, tu jest woda, pod spodem jest lawa, no i tutaj wszędzie widać, gdzie co jest, także już tutaj dosyć daleko widać, co jest pod nami, także możemy sobie tutaj kombinować, chodzić, gdzie widzimy coś ciekawego, tam już złoto widać, także no trochę trzeba niżej zejść, żeby zobaczyć diamenty. Jak widać, jesteśmy na pustyni, zatem tutaj rameczki są takie piaskowe. Okej, ale o czym ja to mówiłam? Aha, jeżeli byśmy zobaczyli, gdzie jest E, jeżeli byśmy chcieli na przykład... Tu. Tutaj jest kamień z jajem potwora, czyli też silverfisze, takie obrzydliwe. Tutaj mogą być, zatem jeżeli taki sobie tutaj znajdziemy gdzieś pod ziemią,
to on będzie wyglądał właśnie w taki sposób. Także to nam tutaj pokazuje, że tutaj w środku jest potwór zwany dalej Silverfishem. Ja oczywiście mam Peaceful, dlatego on tutaj nie wypadł i poza tym jeszcze mam do tego Game Mode 1. Ok, no i co jest dosyć istotne również w tym tutaj texture packu, że gdy wejdziemy na serwery jakiekolwiek, to wiecie, no, na ogół na serwerach nie pozwalają na używanie cheatów zwanych dalej modem z cheatem, czyli X-Rayem na przykład, czy jakimiś tam innymi, a to jednak nie jest mod, to jest jednak texture pack. Zatem gdy wejdziemy sobie na wiecie co zrobimy, wyłączymy na razie Options Resource Pack, żeby to wyłączyć, to oczywiście wchodzimy tutaj, klikamy tu Done, znowu chwilkę czekamy. Okej, jak widzicie, wszystko wróciło tutaj do poziomu pierwotnego, tutaj schodziłam w dół. O matko, a się przeraziła. Także, przepraszam. Także teraz wejdziemy sobie na serwer, czyli tak, robimy tak, save to title, multiplayer i jesteśmy, wchodzimy na mój serwer, na którym jest, idziemy w świat, czyli Teamwork, no i wchodzimy sobie tutaj, bla bla. I jesteśmy na serwerze, na którym nie wolno używać właśnie takich różnych rzeczy. I tutaj sobie teraz właśnie, jak widzicie, jesteśmy tutaj. I zmienimy sobie znowu Resource Pack na X-Ray. Done. Czekamy chwilkę. Ponieważ to wszystko się dzieje po stronie klienta, a nie po stronie serwera, to jak widzicie, mamy tutaj wszystko widoczne, co jest pod nami. Pomimo tego, że jesteśmy na serwerze. Tu mamy morze, a w tamtą stronę na przykład. Właśnie chciałam wam pokazać, wiem, że gdzieś tutaj widziałam. Także jeszcze chwileczkę. Co ja tu gdzieś... A, tutaj już się zbliżamy. Jesteśmy teraz w Tajdze. O, i w Tajdze występują na przykład... O, w Extreme Hills występują silverfishe. Właśnie widać, że tutaj są takie silverfishe. Także tutaj właśnie to ładnie widać. Gdzieś tutaj jeszcze w Extreme Hills są również emeraldy, także tutaj gdzieś będzie zielono. Tam gdzieś są. O! Są emeraldy. Także, tak jak mówiłam, możemy sobie właśnie, będąc na serwerze, co ja tu nie mogę chodzić. O. No halo. Okej, teraz już jest dobrze. Także będąc na serwerze, możemy sobie włączyć właśnie taki texture pack i to nie będzie brane jako cheatowanie. Także taka mała uwaga właśnie. Także jak widzicie, wszystko działa, to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pl. Oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, odwiedzajcie Discorda. Również zapraszam na live'y. No i do mojego sklepu też was zapraszam. No i tymczasem trzymajcie się. Pa, pa!